Witam serdecznie. Dzisiaj niedziela, 14 kwietnia, zatem pora na analizę weekendową, którą rozpoczynamy od indeksu WIG20 w ujęciu dziennym. Miniony tydzień, można powiedzieć, był zwycięski dla strony popytowej. Mieliśmy nawet dwie sesje, które przyniosły taki, no powiedzmy, zauważalny wzrost indeksu. Była ta sesja w środę i potem następna w czwartek. Mimo wszystko można było się dopatrzeć jakieś zatrzymania chęci do spadku już znacznie wcześniej, kiedy to, no powiedzmy, warunki dookólne, między innymi zachowanie się S&P czy kontraktów na S&P, DAX-a, powodowały, że była podstawa, aby iść razem z nimi dalej na południe. My jednak trzymaliśmy się w miejscu, no i to w końcu zaowocowało tym wzrostem w tym minionym tygodniu. Właściwie można powiedzieć, że środowy wzrost, który miał dość mocno zwiększony wolumen, obrót w stosunku do poprzednich wszystkich sesji, wypadł w takim dość dziwnym miejscu, bo nie zdołał ani przebić oporu wynikającego z małej formacji inside bar, a już o dużej nawet nie będziemy wspominali. Natomiast wybicie, oczywiście musiałbym to powiedzieć w takim, no, delikatnym cudzysłowiu, wybicie oporów nastąpiło na sesji czwartkowej przy mniejszym znacznie obrocie, no i nastąpiło ono tak naprawdę rzutem na taśmę podczas fixingu. Już po tej sesji pisałem, że teraz najważniejszym ruchem jest to, aby no, ten indeks nie wrócił znowu poniżej tego oporu, czyli poniżej tej tutaj zielonej linii, która obrazuje maksimum czarnej świecy i całej tej formacji, tutaj nazwijmy inside bar. No niestety tak się nie stało. W piątek nastąpiło cofnięcie i w efekcie tego cofnięcia mamy no, coś, co swoim wyglądem mocno przypomina nam harami. Harami, jak wiemy, to formacja odwracająca trend i no, tym samym poprzez to, co stało się w piątek, jesteśmy zagrożeni powrotem do spadku. Ja chciałbym tylko zauważyć jeszcze jedną kwestię, mianowicie cały ten wzrost zakończył się na poziomie minimum dołka z miesiąca lutego, a więc tego dołka, który zakończył taką tą pierwszą jakąś fazę spadków. Oczywiście sama formacja harami musi zostać potwierdzona jak każda inna formacja świecowa, w związku z tym no, należałoby oczekiwać, iż w poniedziałek, na początku powiedzmy nowego tygodnia, dojdzie do jej potwierdzenia. Tym bardziej nie jest przekreślony jeszcze ruch, według mnie, który może się odbyć, właśnie mieć miejsce w poniedziałek, a więc jeszcze jedno pójście do góry. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Rynek lubi dokładnie testować czasami linię trendu. A tu, jak widzimy, oj, za mocno tutaj skręciłem, przepraszam. Ta główna linia trendu od dołka osiągniętego w maju, no do niej jeszcze brakuje z 20 punktów, tak? Mniej więcej troszeczkę, prawie że na tym samym poziomie znajduje się 50% całego tego ruchu spadkowego od jak ja to mówię, dnia Trzech Wiedźm, a konkretnie od poniedziałku, po dniu Trzech Wiedźm, czyli od 15 marca. Dodatkowo jesteśmy tutaj na takiej strefie, bym powiedział, oporu. Po pierwsze, to jest strefa utworzona przez maksima konsolidacji z 2011-2012 roku, tej półtorarocznej konsolidacji. Oraz jak widzimy, tu czerwona linia to jest ta linia taka, no powiedzmy, po tej tutaj szczytach pewnej konsolidacji, jaka miała miejsce przed ostatnim spadkiem, a następnie przed tym wzrostem ponad dwumiesięcznym w końcówce ubiegłego roku. Zatem to, co na co zwracałem często uwagę, ten poziom tutaj około 2420 jest bardzo silnym poziomem oporu i powiem szczerze, że patrząc, jak sytuacja się rozwija, tracę nadzieję, jakiekolwiek nadzieję na to, że możemy skutecznie tym razem przebić się przez ten opór. Powiem jeszcze więcej. Tak jak do tej pory, właściwie
każdy scenariusz, który brało się w rękę, no powiedzmy w przeważającej części, no może był jeden jakiś taki scenariusz, który mógłby tu powiedzieć, że tu mieliśmy do czynienia z jakimś A, B, C, a więc korektą powiedzmy tych całych wzrostów i szansa na dalszy, to mimo wszystko to jeszcze jednak nie jest tak, a w tej chwili no coraz bardziej urealnia się kwestia, że tu od tego dołka w lutym do dnia dzisiejszego mamy jakąś po prostu korektę po pierwszym spadku od stycznia. Na jakiej podstawie? No jeżeli weźmiemy układ dzienny, to tutaj mamy trójkę w dół. Można by było uznać, że tu jest piątka, ale wszystko to, co tu się dzieje, stwarza jak najbardziej warunki do tego, aby zatwierdzić to jako korektę. W związku z tym nie można również niestety jak gdyby odrzucić scenariusza, że mieliśmy tu wzrost wzrostowy, który był falą A, fala B, teraz nieregularna fala C. No i właśnie tutaj powiedzmy sobie albo harami, które już zadziała, albo jeszcze jedna próba gdzieś szczyty z czwartku, być może troszeczkę ponad szczyt, żeby właśnie tutaj gdzieś przetestować ten poziom, gdzie przebiega linia trendu. I to mimo wszystko w tym momencie chyba będzie na tyle, a dopiero po kolejnej zniżce będziemy mogli, że tak powiem, powiedzieć znacznie trochę więcej. Jeżeli chodzi o układ tygodniowy, tu jak widzimy, no jest bardzo ładna biała świeca, no ale powiedzmy sobie szczerze, znowu patrząc z zasad analizy technicznej, może nawet nie jest tyle zasad analizy technicznej, co z doświadczenia i tego, świece, które w ten sposób się zaczynają, najczęściej są jak gdyby tylko korektą, no albo powinna się zacząć, że tak powiem, pod czarnym korpusem, albo już nad czarnym korpusem. Takie zaczęcie wystarczy przeanalizować wykres, popatrzeć na takie sytuacje. Najczęściej, właściwie w przeważającej większości przypadków są to tylko korekty. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden element, tak jak już wspominałem, że jesteśmy cały czas pod tą linią trendu. Tak samo zeszliśmy pod główną linię trendu spadkowego, tu wyszliśmy, a tu zeszliśmy pod nią i ten ruch jest właściwie znowu do niej ruchem i bez przekonania, zatem jest niestety, ale duża szansa na to, iż ewentualnie, może początek tygodnia, pierwszy dzień tygodnia, poniedziałek przyniesie jeszcze jakiś wzrost kilkunastu, może 20 punktów, być może to tylko będzie w trakcie sesji, a jednak dalej wrócimy do tego kierunku południowego. Nie inaczej, chciałoby się rzec, wygląda sprawa, jeżeli spojrzymy na indeks WIG. Tutaj powiedzmy sobie, to co zrobiliśmy do góry, tu również formacja harami, to dokładnie 38,2% zniesienia tego całego tutaj spadku. No tutaj ta historia wygląda również nieciekawie. Przypomnę, że odpowiadająca tej linii trendu wzrostowego, o którym mówiłem, WIG 20, linia indeksu WIG została przebita znacznie wcześniej. Była próba ruchu powrotnego do tej linii zanegowana, zatem jest duża, no, duże prawdopodobieństwo, że mamy tutaj do czynienia z czymś, co no będzie dalej ruchem na północ. Skoro jesteśmy już przy indeksach, tylko drobna, jako ciekawostkę to podaję, aczkolwiek warto ją przemyśleć. Ja to robiłem na klubie, już w piątek pokazałem, ale dlaczego? Spójrzmy, jak wygląda ten wykres tu. Spójrzmy, jak wygląda ten wykres tu. To są jak gdyby odbicia tego samego. Jeżeli uda mi się teraz, chyba nie uda mi się tak naprawdę do końca, ale to uda mi się na indeksie WIG 20 na pewno, bo tutaj jest, zróbmy sobie dzienny. I tutaj będzie potrzebna pamięć wzrokowa, bo to co mówiłem, to był ten okres
ten okres, czyli 2011, i spójrzmy sobie jeszcze również na ten okres, czyli szczyt z 2007 roku. Jak wyglądały te ruchy? To nie jest oczywiście zapowiedź, że teraz musi być, że to będzie w moim stylu, że tu będzie mocne osunięcie, ale podobieństwo jest naprawdę przytłaczające i warto mieć to na względzie, zwłaszcza, że ewidentnie to, co rysuje indeks na obecną chwilę, zarówno w ujęciu dziennym i tygodniowym, patrząc tylko tutaj na tą część spadkową, w stosunku nawet do wzrostu z maja, gdzie wyraźnie jest przebita linia na indeksie WIG już wcześniej, tutaj później, ale jest dokładnie, plus to, co się tworzy, to wskazuje, że kolejny tydzień będzie czerwony. No mówię, poniedziałek może jeszcze zielony, coś, jakieś skubnięcie przy okazji, ale najprawdopodobniej do końca tygodnia mamy raczej zapewnioną przewagę koloru czerwonego, aniżeli koloru zielonego. Jeżeli to weźmiemy pod uwagę, złączymy z tymi trzema punktami, o których mówiłem, właściwie dwoma poprzednimi, zapowiadającymi co nieco więcej topnięcia, biorąc pod uwagę sytuację w Stanach, gdzie tam się znajdują indeksy S&P i co one robią, a za chwilę pokażę dokładniej. No, myślę, że warto wziąć ten układ pod uwagę. Nie chcę tu nikogo, broń Boże, straszyć, ani mówić, że tak będzie, ale podobieństwo jest bardzo silne i bardzo mocne. W związku z tym myślę, że to taki mój obowiązek, żeby to pokazać. A skoro już wspomniałem o S&P, to zanim jeszcze do niego przejdę, to jeszcze jedna spółka z naszego indeksu WIG20, z top 5, a właściwie to jest spółka lokomotywa naszej giełdy, w tą stronę, którą idzie ta spółka, w tą stronę zawsze idą indeksy i od tego właściwie nie ma odejścia. Chodzi mi oczywiście o KGHM. Tak jak już kiedyś wspominałem, parę, może dwa tygodnie temu, bardzo istotnym poziomem był poziom około 152 zł, gdzie mieliśmy po pierwsze 50% zniesienia całego spadku. Tutaj była jeszcze pełna geometria, bo już te niektóre zniesienia, żeby zaciemniać, nie znosiłem, ale z każdej korekty wypadało na tym poziomie zniesienie Fibonacciego, w związku z tym taka silna strefa zniesień Fibonacciego. Do tego oczywiście poziom wsparcia wynikał również z cenowego, jak gdyby, zachowania się KGHM-u. Tutaj powstał dołek, nastąpiło odbicie i to odbicie trwa, no piątek był akurat sesją spadkową, ale trwa. Ale już też również w tym momencie mówiłem, że będzie ważne zachowanie spółki KGHM po dojściu w okolice dolnej części tej konsolidacji, jak i tutaj właśnie poziomów 168-170 zł, gdzie znajduje się tutaj szczyt korekty. W tej chwili, jak widać, ta cena zaczyna odpychać, Oczywiście tu znowu możemy powiedzieć, jest to układ taki, bardziej bym powiedział, typowy na korektę, czyli jeszcze coś do góry by mogło być. Być może właśnie poniedziałek będzie jakimś ruchem, który indeks WIG20 wzrośnie, dlatego że między innymi KGHM będzie rósł. Ale warto na to zwrócić uwagę, dopóki tak naprawdę nie przebije ten KGHM 170 zł, to wisi nad nim takie widmo, bardzo, bardzo, bardzo nieciekawe dla posiadaczy akcji, ewentualnie ciekawe dla posiadaczy pozycji krótkich na akcje KGHM-u. A mianowicie można się tu wówczas dopatrzeć, że przebijając ten poziom 152 zł w dół, będziemy mogli mówić o czymś, co jest jakąś formacją zbliżoną do RGR. Ja rozumiem, że za chwilę padną hasła, że te ramiona są za małe, że to one są nierówne, krzywe, koślawe. Ja tylko zwracam na to uwagę, a to może oznaczać zejście do poziomu w około 110, a nawet 100 zł. Jaki to będzie miało przełożenie na indeks i w ogóle na rynek, no to chyba tego nie muszę mówić. Zatem jest tutaj ważne, czy uda się mimo wszystko KGHM-owi wyjść powyżej tej strefy właściwie oporu 168-170 zł. Jeżeli będzie odbicie, bądź jeżeli ten spadek w piątek piątkowy będzie już kontynuowany, to drastycznie wzrośnie prawdopodobieństwo wybicia tego poziomu wsparcia, a tak jak już powiedziałem, co za tym idzie, dalszego spadku. Dzisiaj ze spółek to już wszystko, natomiast przejdźmy teraz do indeksu S&P. Tutaj oczywiście cały tydzień, można powiedzieć, byczy. No i właśnie, tu też zagadka, no byczy tydzień i co, i nic. No oczywiście, możemy znowu mówić tak, groźby przepowiednie 14-15 kwietnia Kim Jong-Chung, jak tam go zwał, tak go zwał, groźby jakichś, nie wiem, odpalenia rakiet,
mogą powstrzymywać polskich inwestorów. Tylko pytanie, dlaczego polskich i powiedzmy, dlaczego na rynku polskim, a nie na rynku amerykańskim. Druga sprawa, no być może kwestia nowego systemu, tak? W poniedziałek jest sesja przy udziale nowego systemu giełdowego. No można się zastanawiać, dlaczego zaraz we wtorek jest wolny dzień, że tak powiem. No bo trudno mi jest to ogarnąć i zrozumieć, bo jeżeli rusza nowy system, jeżeli wszystko działa ok, no to we wtorek nie potrzeba żadnej przerwy, tak? A jeżeli rusza system i on się sypie, to trzeba natychmiast w poniedziałek zamknąć giełdę i wrócić do systemu co najmniej starego. No nie wiem, no po prostu to jest takie dziwne, niezrozumiałe i być może to wywołuje też jakąś presję na inwestorów, którzy wstrzymują się z zakupami, czekając na to, jak ten system się, że tak powiem, objawi. Tym niemniej jednak, jeśli chodzi o S&P, to tutaj widzimy wyraźnie dojście do i zatrzymanie się na czymś, co już pokazywałem, nie chcę się teraz pomylić, albo tydzień temu, albo dwa tygodnie temu, a mianowicie chodzi mi o tą tutaj zieloną linię, to jest linia poprowadzona po szczytach z 2000 i 2007 roku. Jest to naprawdę bardzo dokładnie poprowadzona linia z wielkim przybliżeniem tych punktów, tak żeby była położona idealnie w punkt na maksimach cenowych. I jak widzimy, ona idealnie zatrzymała ten ruch. Tutaj jest również pełna taka, nazwijmy, geometria, mianowicie 100%, czyli równość fal tej tutaj pierwszej z tą tutaj, która jest najprawdopodobniej piątą. W układzie takim, nazwijmy to tym wzrokowym, mamy wyraźnie pierwsza, druga, trzecia, czwarta nieregularna i piąta, być może już też zakończona. Do tego 192, a więc również zniesienie zewnętrzne tej tutaj korekty spadkowej. No i na szczycie właśnie w tym momencie powstała w tej chwili taka formacja również jakiegoś harami. Pozytywnym, może pozytywnym, dającym, że to jeszcze nie jest ten spadek, jest ten dolny cień, tak? To wyciągnięcie mimo wszystko w piątek tych cen i to spowodowało powstanie takiego dolnego cienia przy czarnej świecy, ale musimy brać pod uwagę to, że na nieprzypadkowym miejscu, na wyraźnym oporze, chciałbym podkreślić, mimo rozciągłości całego okresu, że jest to 13 lat, to są elementy, które działają na rynku i ta linia jest naprawdę bardzo istotną linią. Oczywiście ona może być naruszona, ona może być w jakiś sposób przebita i może nastąpić cofnięcie. Tu potrzeba czegoś znacznie większego, aby uznać, iż ona została wybita. Ale w tej chwili można powiedzieć prawie idealnie w punkt na tej linii oraz na zgrupowaniu tych zniesień powstała formacja harami. Dlatego należy brać to pod uwagę, czy się chce, czy się nie chce, czy patrząc, że jesteśmy cały czas w trendzie wzrostowym, jak najbardziej to wszystko się zgadza i tutaj może to być tylko, powiedzmy, jakaś korekta, może, ale nie można, że tak powiem, przejść obok tego, że mamy tutaj formację harami i mamy tą formację usytuowaną naprawdę na istotnym, ważnym oporze. Jeżeli chodzi o wykres w ujęciu tygodniowym, no to tutaj mamy bardzo ładną białą świecę, ale jednak z takim zaznaczonym górnym cieniem. No zobaczymy, co to przyniesie. No oczywiście w tym ujęciu tygodniowym na razie nie ma żadnej mowy o jakichkolwiek zakusach na zmianę tego trendu. Być może ta formacja harami oznacza znowu jakąś kolejną korektę, jedną, dwu, trzydniową. Być może. Nie można tego wyeliminować. Ja osobiście raczej nie pokładam aż takich pozytywnych nadziei, ale być może tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o wykres tygodniowy, no to w tej chwili spokojnie jesteśmy cały czas w trendzie wzrostowym. Jest ładna świeca. Co prawda jest ten delikatny górny cień, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Potrzeba coś więcej w tym ujęciu tygodniowym, aby móc sądzić, że ten cały tutaj wzrost kilkumiesięczny w jakiś sposób dobiega końca, albo co najmniej będzie przedzielony spadkiem. Bo to nie jest tylko wzrost kilkumiesięczny, tylko można go rozpatrywać jeszcze w dłuższej perspektywie. Dobrze. Jak zwykle nie może w tej analizie zabraknąć kwestii dotyczących pary euro do dolara. I tutaj po
utworzeniu właściwie się całej piątki spadkowej mamy do czynienia z gwałtownym, energicznym odbiciem. Takim odbiciem, które jest wyraźnie odpowiedzią na tak długo przeciągający się trend spadkowy. To po prostu znowu ta sprężyna na tym spadku się tak napinała, że było właściwie takie odbicie, musiało dojść do takiego odbicia, które tak naprawdę nie daje sposobu wejścia w ten rynek, bo jak widzimy wyżej, każdy mówi, czekam na jakąś korektę, żeby wejść, a tej korekty jak nie ma, tak nie ma, jak nie ma, tak nie ma. Pojawiła się jakaś jedna czarna świeczka, zaraz znowu w górę i zawędrowaliśmy do poziomu, który jest określany no, takim dość istotnym poziomem cenowym, a więc tam około te 1,30-1,40. Tutaj mamy... To nie jest jakiś wymyślony poziom, tylko on jest na podstawie chociażby tu. Także to jest bardzo istotny poziom z tego punktu widzenia. Natomiast równie istotnym poziomem był poziom 1,30, który został właściwie, można powiedzieć, przebity bez żadnego zająknięcia. No i tutaj jest kwestia tego, że no co dalej ten rynek zrobi? No jest ciężko powiedzieć, bo nie ma tutaj żadnych korekt. Trudno by było tak naprawdę uwierzyć, że mogłaby to być jakaś, nie wiem, początkowa fala. Pojawiły się górne cienie. Pojawiły się górne cienie i w związku z tym należy uznawać, iż poziom 38%, 38,2% zniesienia całego zafunkcjonuje jako ten opór. To wszystko jest jeszcze tutaj jak gdyby no, wzmocnione tym oporem cenowym. Układ, który tutaj widzimy, no, nie jest jeszcze jakimś odwróceniem trendu, ale widać, że coś tu się zaczyna dziać. Zatem w tej chwili najprawdopodobniej, być może w poniedziałek, a może dopiero od wtorku, ale zacznie się jakiś ruch spadkowy. No i powiedzmy sobie szczerze, no dopóki nie przebije tego dołka tutaj, no to będziemy mogli mówić tu o jakiejś korekcie i potem ewentualnie kolejnym ruchu. Natomiast wiemy jedno, że jeżeli tu mieliśmy do czynienia z wyraźną piątką, no to tu raczej nie możemy się spodziewać niczego więcej jak korekty tej piątki, a potem jeszcze jednego, co najmniej dużego spadku. Chciałoby się uściślić to na zasadzie wykresu godzinowego, ale tutaj właściwie można powiedzieć tak, że cały układ, z jakim mieliśmy do czynienia, już od tego dołka, no jest ciężki do jakiegoś ogarnięcia Elliotowskiego. Naprawdę tutaj potrzeba jakichś no, mocniejszych, że tak powiem, umiejętności, nie wiem co, bo to jest po prostu no, trudne do ogarnięcia. Można tutaj rysować wiele wersji, między innymi 3, tutaj korekta, teraz piątka w klinie, razem to tworzy korektę 3 czy 5 i zejście do podejście do 38,2% zniesienia całej piątki i dlatego można oczekiwać, że w tym wydaniu, że mamy do czynienia z końcem korekty tej wzrostowej i zaczynamy już ponownie wracać do spadków. Tym niemniej jednak, jeśli chodzi o wykres godzinowy, to jest bardzo ciekawa sytuacja dla tradingu i myślę, że dająca pewien dość prawdopodobny przedział około 200 pip, a mianowicie ten ruch, który tu widzimy, to już teraz w tym momencie chyba każdy dostrzega, że tworzy się między tymi oporami jakiś, między tymi poziomami pierwszy szczyt, drugi szczyt, teraz tu być może trzeci szczyt, o czym przekonuje taka wyraźna, wysoka świeca, zrobiona już na obrocie znacznie mniejszym niż tutaj podejście, a więc wybicie ewentualnych stopów miało już miejsce na małym obrocie, taki pin bar, zatem dużo wskazuje na to, że będziemy tu jednak powoli robili grzybka takiego padającego i zmieniali kierunek w dół. Jeżeli tak to się właśnie wydarzy, no to będziemy mieli do czynienia najprawdopodobniej z formacją RGR. Zasięg tej formacji to około 100 pips, a więc zejście tutaj do kolejnego wsparcia, do tej czerwonej linii, gdzie może znowu popyt, że tak powiem, uderzyć mocniej. Dzisiaj wyjątkowo chciałbym zwrócić jeszcze krótko na jedną rzecz. W piątek doszło do fajnego zdarzenia, fajnego oczywiście w cudzysłowie, może i nie w cudzysłowie, a mianowicie chodzi mi o rynek złota. Podczas
piątkowych notowań, o, to może najpierw zrobimy wykres dzienny, doszło do mocnego tąpnięcia. Dlaczego? No zostało wybite wsparcie, to, które tutaj było tworzone. W tym momencie powiem szczerze tak, no zbiega się to idealnie z tym, co mieliśmy do czynienia 3 dni temu, a więc zapowiedzi Goldman Sachs o tym, iż spadki na rynku złota potrwają jeszcze co najmniej do 2015 roku. Już w 2014 cena złota bodajże koło 1300, a tak naprawdę to żaden wielki problem, żeby zrobić to w 2 dni, ale nie o to tu chodzi. Do czego zmierzam? Oprócz Goldmana 5 czy 6 innych dużych instytucji, to na bankierze można było znaleźć, również, że złoto będzie spadać przez następny rok, 2 lata. No, zawsze mnie zastanawia to, w jaki sposób, dlaczego no, ci najwięksi na tych rynkach mówią małemu Kowalskiemu, co się będzie działo. Oni, jak mówią, to najczęściej dzieje się coś innego. Ale spójrzmy, co mówi nam wykres. No, wybity jest autentycznie, wybite jest wsparcie. Tym niemniej jednak spójrzmy, co się dzieje na obrocie. Jaki jest obrót w stosunku do tego, co było cały czas tutaj. Na zdecydowanie mniejszym obrocie zostaje wybity, przetestowany ten poziom. Tu się już od dawna mówiło, że poziom tam bodajże około $1530 to jest podstawowy. Jeżeli on zostanie przebity, to złoto będzie spadać gwałtownie dalej, niżej. No i właśnie, tak działają najczęściej smart money. Czyli no jest to przebicie, jest to strzepnięcie. Gdy pójdzie dalej, będziemy myśleć, ale w tej chwili nie jest jeszcze tak do końca źle, jakby mogło wydać. Po pierwsze, jesteśmy w okolicach 38% zniesienia tego ruchu wzrostowego, z jakim tutaj o, mamy do czynienia od 2008 roku. To jest 38% zniesienia. Co możemy powiedzieć więcej? Każdy, kto zna podstawy jakieś eliotowskie, no w tej chwili może wyraźnie widzieć, że trójki, zatem może być A, B i C. Zostawmy Eliota, weźmy linię, którą poprowadzimy po tych dwóch dołkach. Gdzie jesteśmy? No jesteśmy w tych okolicach. Weźmy, skorzystajmy z geometrii rynku, która jest tak powiedzmy dobrą metodą analizy i zmierzmy. Aj, nie to narzędzie wziąłem, przepraszam, już zmieniam. I zbadajmy zniesienie zewnętrzne tego tutaj wzrostu. 127 idealnie nachodzące na 38% zniesienia tego całego wzrostu. A więc jesteśmy właśnie w okolicach, które mogą się okazać właśnie tym ostatecznym dołkiem. Wiadomo, nie ma nic na rynku pewnego, trzeba również wziąć możliwość wariantu ruchu spadkowego, jeżeli ona się wydłuży w czasie, dojść do 50% zniesienia. Bo tutaj nie mamy żadnego sygnału zakończenia tego spadku. Jedynym podejrzanym elementem jest właśnie takie przebicie wsparcia i brak potwierdzenia tego w obrocie. Czyli tak, jakby ktoś chciał konkretnie przestraszyć tych, którzy zajmują pozycję długa. Warto śledzić, patrzeć, co się tutaj wydarzy, bo naprawdę możemy być w okolicach fajnego dołka. Oczywiście, jeżeli nie chodzi o to, żeby łapać tu coś na dołku, broń Boże, ale jeżeli z tego miejsca, gdzieś z tych okolic pójdzie coś ciekawego w górę, to już dostaniemy wczesny sygnał, że jednak nie dojdzie do tego, co zapowiadają największe instytucje finansowe na świecie, takie jak Goldman Sachs, bodajże jakiś, no nie będę wymieniał, każdy kto chce znajdzie ten artykuł również na bankierze, w tym tygodniu około środy to chyba miało miejsce. To tak na koniec taka ciekawostka właśnie o złocie, no bo to piątkowe zdarzenie było takie, no powiedzmy, no na tyle intensywne, że warto było o tym wspomnieć. A więc jeżeli, wracając jeszcze tylko na chwileczkę, jeżeli chodzi o nasz rynek, to tutaj takie podsumowanie.
że mamy formację Harami, mamy tą formację na uczynioną w okolicach silnego oporu. Możemy już od poniedziałku, że tak powiem, próbować ją potwierdzić, ale poniedziałek może być jeszcze takim dniem, gdzie jakiś delikatny wzrost się zmarzy i dopiero potem dojdzie do spadku. Na szanse na wybicie tej strefy około 2420-2430, na wybicie tej strefy oporu w górę i kontynuację wzrostów naprawdę zmalały według mnie do zera, a obserwacja samej spółki KGHM-u również powinna być pomocna w tym, co czeka nas w najbliższych dniach. Na dzisiaj to już wszystko, zapraszam za tydzień do kolejnej weekendowej od poniedziałku czy do czwartku, jak zwykle na stronach mojego bloga można przeczytać komentarz do danej sesji. Do usłyszenia.